Hej, witajcie w nowym vlogu Ja z Dyszana, bo z piwnicy wylazłam. Halloween. Przepraszam, sobota, tłuste włosy, wszystko, ale nieważne. Nie no, ja się pokazuję, bo tak, taka praca. Ale co robimy? Wyciągamy Halloween Samhain, składamy jesień. Robimy ołtarze i ozdoby domu, także pokażę wam, jak to wygląda. Mam nadzieję, że weźmiecie przykład i wydekorujecie swój dom normalnie drzwiami. To nie są butelki kwiatkie, to są butelki czaszkowe. No, ale jest dniami. Bo zobaczcie, rozkładamy sobie, to oczywiście pierwszy, rozkładamy sobie halloweenowe rzeczy. Zrobimy sobie happy Halloween welcome. Może nawet sobie tu gdzieś zostawimy, tak żeby było to widoczne. To zobaczymy. Tutaj jeszcze rzeczy, tu rzeczy, tu jeszcze pudła. Tak, będziemy wyciągać, rozkładamy te ozdoby halloweenowe. Najpierw sprzątniemy jesień, a potem będziemy latać po domu i dokładnie tak. Tak, ale dyniek trochę mamy do dmuchania, trochę mamy, zobaczymy. No dobra, słuchajcie, wyciągnęłyśmy wszystko, dużo tego nie ma. Jak na cały dom, pracownię. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj troszkę, czaszuniek. No to my idziemy ściągać wrzesień i październik, a robimy październik, łamany na stop. Razem ze Scottem.
się dalej w dekorowanie domu. Ale ten, że peruki znalazłyśmy, znaczy znalazłyśmy, kupiłyśmy peruki, żeby się te, one są w ogóle krótkie. W sumie, gdyby to nie było takie ciężkie, w sensie w ogóle dziwnie jakoś ciężko. Ona mi się była skłonna przyzwyczaić i bez malunku wygląda. Zaraz zrobię sobie zdjęcia. Taka zabawa. Albo na ten przykład można być Morticią. Creepy. Ciągną się te włosy, jakieś tak wszystko w ogóle bez sensu. Czekajcie. Nie no, creepy. Patrz jak mam nowy reakcję badawczy. A, przepraszam. Zaraz zobaczę. Już myślałam, że skoczyło. Nie. No to teraz słuchajcie, update halloweenowy po jednym dniu, na pewno jeszcze coś tam się dołoży. Tutaj jest ołtarzyk, który jest przy filmach. Przy filmach. Proszę bardzo, tak już on wygląda. Czaszki, pazury. Tu wychodzą pazury. Tu mamy czaszunie. O, pentagramy. A jeżeli chodzi o ołtarz główny, to wygląda w następujący sposób. Dynie. Tutaj szafeczka na artefakty. Szklana kula. Piękne czaszki. Ciemny, mroczny, powabny. Santa Muerte. Jeszcze jedna czacha. Tutaj ja w lusterku, ale mamy ludki kociołek Poison, kielichy, czarownice i ciemny kwiat. Wygląda to w następujący sposób. Druga część halloweenowego ołtarzyka, żadanica, pentagramy, czaszki, pająki, dynie, kawałek mnie, ale to tak o. Idąc dalej w mrocznym przejściu, świecą się świecidełka. Jeżeli aparat sfokusuje, to zobaczycie, że wiszą trupki. A tu mamy żołądek straszydeł. Co drugi schodek siedzi halloweenowy dziadek. A tutaj mamy dynie, lampiony. Proszę bardzo, pokażę wam od zewnątrz, jak to wygląda.
Mam nadzieję, że będzie aparat fokusował. O, będzie fokusował, bo jest światło. Musimy postać trochę w ciemnościach. Czekajcie. Trochę nam dynie zmokły. Zobaczcie, z zewnątrz wisi trupek, stoją lampki, światełka i Halloween. Creepy. Super. Super to wygląda. Piu. Tutaj wita nas taka wycieraczka, słuchajcie. Halloweenowa, numer 1. A tutaj na stole mamy kolejny ołtarzyk halloweenowy, gdzie są pająki, pajęczyny, dynie i trumny. I piękny obrus, super pajęczyny. Kolejne czarowne miejsce z pająkami, czaszkami, trucizną, palącą się świecą i lustrem. Proszę bardzo. Tutaj jest kącik, gdzie zabrakło baterii, ale to też się będzie świeciło. Jest magiczny kociołek. Jest dynia, która wisi. Jeszcze musicie zobaczyć nasze pająki i lampiony przy żyrandolu. Proszę bardzo. Oraz pana Mietka w lustrze. I tu jest również super wycieraczka halloweenowa. Tu jest pudło do zniesienia do piwnicy, tam były halloweeny. Kolejny kącik zaprasza do siebie, gdzie trucizny, kieliszki dla przodku, magiczne mikstury, szklanki. I przechodzimy do kuchni, gdzie trochę dyniek też będzie. Proszę, rozjaśniło się i już wszystko jasne. Lampiony, dynie, prawdziwe dynie, lampiony i kociołek wiedźmy i super słomki przy jednorożcu. I jeszcze jedna rzecz. Tutaj będzie jeszcze dynia stała, misa pełna prawdziwych dyniek z trupimi łapkami. Zobaczcie również przy pięknej urody kapelusz wiedźmy, który przyszedł do nas na konkurs halloweenowy. Proszę bardzo, też stoi ekspozycja. Brakowało mi kilku mrocznych elementów do ołtarza, więc azalisz. Progres ołtarzowy ciąg dalszy nastąpi za moment. Kwioty. Kwioty. Zacne czarne róże, czerwone róże. Robimy błędy.